Hej moi kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugiej części śmierci Olafa. Tym razem przejęliśmy zamek Edwina i musimy go utrzymać przed atakiem kogoś tam, nie pamiętam kogo. Naszym zadaniem będzie właśnie brak wrogów, informacji o ataku wroga. Przegramy, jeśli nasz lord umrze, a podpowiedzi mamy te same, więc lecimy dalej. Pozwól mu odejść. Nie mamy czasu do stracenia. Napraw zamek Edwina i rozmieść oddziały. Mają przewagę 3 do 1. Myślisz, że mamy szansę? Faktycznie, ponad 6 do 1, odkąd Sir Grey opuścił pole bitwy. Zachowaj wiarę, Matthew. 6 do 1, nieźle. Cięciwy namaskowane! Łucznicy, ruszamy się! Panie! Aha, nie możemy tych armii wysłać. Wskaż nam cel, panie! Uwaga, chłopaki! No jakbym wiedział, że tak to będzie, to ja bym sobie tu wszystkie jednostki wysłał, jakie miałem. I bym tak zamku nie burzył, no ale... Nasze oddziały zostały zaatakowane! Już ten zamek jest tak... Łucznicy! A nie! Gotowi, panie! Twoja popularność wzrasta! Mogę jednak... Prowadź nas, panie! Ale co, mogę na przykład sobie... Garbarz wstąpił na drogę występku, mój panie! Maszerujemy! Dobra, za bardzo nie wiem, o co tu chodzi jeszcze. Ale miejmy nadzieję, że zaraz się dowiem. Zobaczmy, gdzie tu mam w ogóle kamień, czy coś mogę wydobywać. Przestępcy okradają nasz spichlerz, panie! Nasze oddziały zostały zaatakowane. No przez kogo? I w którym miejscu? A nie, tu ktoś się zalógł? Twoi lojalni łucznicy! Wyruszamy! A jeszcze tych mogę tu wysłać? Wejdźcie na te ściany! No, 120 kosztuje naprawa. No to jest moja posiadłość. Wybierz ilość. Anulowanie tej wysyłki, mój panie. Bo jeszcze... Na pozycję! Wejdźcie na te ściany! W ogóle nie mogę się ogarnąć, co tu się dzieje. Idziemy do celu. Cel wskazany. Te ustawią, a ty mi nie jak mogę też. Jak zwinny kot. Jeśli gdzieś tu nie ustawią. Wiemy, co robić. Ej, masakra. Co tu jest w ogóle? Szczury mamy. Nasze łuki będą śpiewać ku twej chwale. Nasze oddziały zostały zaatakowane. Nasze narzędzia są gotowe. Dobrze. Nasze łuki się niecierpliwią. Ruszamy się, chłopcy. Przydaliby się ci kuśnicy, gdzie nie wiem, gdzieś są, ale... Idziemy. Gdzie? Nadciągamy. Jesteśmy przygotowani! Łucznicy! Przygotujcie się! Łucznicy! Idziemy! No, już tak. Ludzie mają świetny humor! Ci zbrojni są nie do pokonania. Uwaga, na razie. Chłopaki. Tak, panie? Że mają mnie zbrojnymi atakować, to ja się sądzę. Nasze łuki się niecierpliwią! Ruszamy się, chłopcy! Zobaczmy, szczury, odpadki. Czyli musimy dół na odpadki wybudować i... Przestępcy okradają nasz spichlerz, panie! Wróć uderza. Mogę zobaczyć, w którym miejscu on uderza? A tu uderzają. Patrzcie się, jakie tu mają armię. This
kosztujesz moją cierpliwość. Idziemy. Okej, jeszcze ci niech przyjdą w takim razie tu. Nie ma tam, gdzie się schować. Cięciwy nawoskowane. Dobrze, panie. Za naszego pana. Wskaż nam cel, panie. Tu są ci kuśnicy? No są. Dobra, jak są, to są. Przyjaciel. Pasowałoby mi tutaj właśnie. Robić coś takiego. No tu praktycznie ani drewna nie mam, ani nic. Już czekajcie. A to jest moja posiadłość? Czy ona się... Nie, ona się kończy gdzieś tutaj. Ludzie opuszczają zamek. Przestępcy okradają nasz spichlerz, pani. A, bo to przestępcy mogą być na wszystkich tych terytoriach. O tym nie pomyślałem. Nie możemy tutaj budować, panie. To nie nasza posiadłość. To nie nasza posiadłość. Tak, ja mam się rozwijać do jasnej anielki. Nasze oddziały zostały zaatakowane. Wróg niszczy nasze zabudowania. Nie da się tego tutaj postawić, panie. Kadzi. Rób ze smołą. Rób ze smołą mogę. Ale no... Mogę, ale nie mogę. Coś ale takiego jest. Ludzie nie znoszą cię, panie. Odpadki, szczury, przestępcze. Wszystko naraz. O, kamień jedzie, oczywiście nie dotrze. Nie, o, no. Niszczą niestety. Często by było wtedy, gdybym wziął po prostu te całe armie moje, co tutaj były. To jest trochę fajne, że ich nie mogę wziąć. A tu widać jakiś... A, atakują, kolejny atak. Dobra, zrobimy to smolne rowie. Zobaczymy, jak to się sprawuje. O, żebym nie zrobił czasami. No, narobiłem się. W tym budynku nie ma robotników, panie! Przestępcy okradają nasz spichlerz, panie. Ja to mi się jeszcze nie podoba. Przestępczość, podatki. Gdzie on spichlerz? Może... W tym budynku nie ma robotników, panie. W tym budynku nie ma robotników, panie. W tym budynku nie ma robotników, panie. No szukam spichlerza i nie mogę go znaleźć. Kubienica. Podwójne racje, to znakomicie. O tym chyba mówili, jak mówili, że ciężko będzie odbudować reputację. 80 kamienia, troszkę jeszcze brakuje, ale może to ostatni atak będzie. Tak by to miało wyglądać, to nie ma takiej tragedii. Tu niby są poustawiane do tych, a nie da, przecież nie da się tak korzystać. Nasz spichlerz, panie. Nie możemy tutaj nie budować, mogę. Panie. To nie nasza ma. Posiadłość. O, tu mogę. To jest tak jakby nasza. Twoja posiadłość. A tu co wiszę. Anulowanie tej wysyłki, mój panie. A to jest Zenmor. To jest moje. A to jest... kogo innego. To jest twoja posiadłość. Czyli jednak troszkę mógłbym się porozwijać. W tym budynku nie ma robotników, panie. W tym budynku nie ma robotników, panie.
Może sobie kupimy 15. 15. Potrzebujemy rekrutów, pani! Uwaga! Panie? Czeka! No i na pewno tamten zamek jest lepszy od tego, no na pewno. Ich niedoczekanie chyba. No tu w ogóle nie wiem, o co chodzi w tym zamku. Potrzebujemy rekrutów, panie! Idziemy! Ludzie kochają cię, panie! Ale powiem wam, że ci zbrojni to na twarde, twarde aby sztuki. Nie ma robotników, panie! Potrzebujemy rekrutów, panie! Ale co z tego, że twarde aby jak? Potrzebujemy broni, panie! Nawet przez mury nie potrafią się przebić. Sprawdzić broń! Obsadzić blanki! Uwaga! Idziemy! No, czyli to jest... A to co to jest? A czyli tu mam zamek ludzi... Och mój! Lord Berkeley jest tutaj, mój panie! Ojojoj! Jest ich mnóstwo, panie! Czyli czuję, że już katapulty będą. Zostawcie te łoki, psy! Do roboty! Moją serownię niszczą. Tarany. Dwa tarany, ten. Trybeusze. Nie wiem, co robić! Nie wiem, co robić! Do cztery. Przestępcy okradają nasz spichlerz, pani! Oj, o. Tevero, jesteś spóźniony. Miałem przyprawę z Grejem. Próbował pogrążyć mnie na polu bitwy. Gdzie jest Lady Serena? Zapomnij o Serenie. Zaczynamy bez niej. Formować szyk. Na mój rozkaz. Trybusze, ognia! Czekaj, przyjechałam. Sereno. Zajmij pozycję, szybko! Czy możemy to już zacząć? Czekaj, pozwól mi z nim pomówić. Co? Może będę w stanie skłonić ich do poddania bez niepotrzebnej rzezi. Mamy ogromną przewagę liczebną, więc zgodzą się na nasze warunki. Ostrzegałem cię przed zabieraniem kobiet do walki. W porządku. Jak chcesz, możesz zaryzykować własną głowę. Jeśli rozmowy zawiodą, przystąpimy do oblężenia. Zapraszam do oblężenia. Wiedźma! Zabrać ją jak najdalej ode mnie! Siedź cicho, Edwinie. Lady Sereno, czy przychodzisz się poddać? Co? Jestem po twojej stronie, głupcze. A teraz słuchaj. Patrz! Ona daje znaki. Biała flaga. Czy to oznacza, że się poddali? Co za znaczenie? Powrót do gry? Panie! Prezentuj broń! Wróg niszczy nasze zabudowanie! Straciła nas! Rozpocząć atak! Jej, dzięki! Zupełnie nie wiem, co robić! Niszcz te trybusze! Ja cię kręcę. Oblężenie epickie. Zostańcie blisko!
Naprzód! Co nigdy nas zdradziła? Najlepsi z najlepszych! Naprzód! Jakoś mnie atakuje. Nie wiem, co robić. Dobrze, panie! Za naszego pana! Nikogo? Potrzebujemy broni, panie! Czekajcie, aha, nie mamy sklepu, dobra. To chyba przegraliśmy. Idziemy! Będzie dobrze, chłopaki! Pamiętajcie o waszym treningu! Nasze oddziały zostały zaatakowane. Rozkazy, panie? Łucznicy! Potrzebujemy rekrutów, panie! Potrzebujemy broni, panie! Lulu, przykro mi. Nie ma tu króla. Nie ma tu króla. Loret jest atakowany. Uciekaj! Królu. Uciekaj, ziomek. Tak dobrze, że można królem chodzić. Potrzebujemy broni, panie. Ja cię kręcę, widzicie, ile on ma HP? Wszyscy okradają nasz spichlerz, panie. To jest tak, miałem te smolnerowy dać. Ale się zapomniało o nich. Nasze oddziały zostały zaatakowane. Co się dzieje? Zwycięstwo jest nasze. O kurde, czujecie to? Więc fart. Billy, myślałeś, że jestem wiedźmą? Sereno, proszę, nie przed żołnierzami. Cóż, Sir Williamie, muszę już ruszać. Król polega na mnie i oczekuje mojego powrotu. Król? Musisz mnie do niego zaprowadzić. To nie taka prosta sprawa, Williamie. Uważacie za zdrajcę i ma ku temu powody. Opuściłeś go, rozwiązałeś straż królewską, zaatakowałeś jeden z moich zamków i uwolniłeś wroga. Ciężko uznać to za mężne czyny szlachetnego rycerza. Ale ty nie uważasz mnie za zdrajcę? Nie, Williamie. Nigdy nie myślałam, że jesteś tak. Teraz obaj ruszajcie ze mną. Musimy przekonać króla o twoim prawdziwym przywiązaniu. Gdy poznaliśmy miejsce pobytu króla, moja przygoda dotarła na rozdroża. Kiedy Serena i William przygotowywali się do odjazdu, przybył Lord Berkeley z propozycją. Nadszedł czas wyboru dalszej drogi mojego życia. Chodź, Matthew, na co czekasz? Ludzie potrzebują takich władców jak my, Matthew. Przywódców, którzy potrafią podjąć bolesne, ale potrzebne decyzje. Dołącz do nas, a razem uczynimy ten kraj wielkim. Wielki? Wyrąbałeś sobie drogę przez tę ziemię. Pod twoim panowaniem ludzie nie zaznali niczego poza biedą. Czy powinienem podążyć za głosem serca i pozostać wierny przyjacielowi, czy wziąć stronę Berkeleya i zatroszczyć się o koronę dla siebie? Oj, zwycięstwo. Naciskamy, gotowe. Wybierz swoją drogę. Nie, wybierzemy króla. Tak, weźmiemy drogę króla, bo jesteśmy królem. To król. Wróciłem, wasza wysokość. Nie obawiaj się. Ja to z nim wyjaśnię. Wystawiłem was na niebezpieczeństwo. Pojadę przodem, by powstrzymać mojego brata od czynienia dalszych szkód. Jej! Co się dzieje? Gdzie jest król? Długa opowieść, Sir Greyu. Udaj się proszę za Williamem. Weź nieco ludzi i trzymaj go z dala od kłopotów. Moja pani... Berkeley z pewnością chce zemsty. Serena dała im porobiegę opactwo. Muszę je jakoś zamienić w niezdobytą twierdzę, a mam na to za mało czasu. No i dobra, myślę, że resztę dokończymy w kolejnym odcinku, a jeśli ten odcinek wam się podobał, to komentujcie, subskrybujcie, plusujcie. Ja się z wami żegnam, moi kochani żołnierze gotowi zawsze i zwarci do walki. I czekajcie na kolejny odcinek, który pojawi się już niebawem. Na razie, ziomeczki, pa, pa.